Halo, halo, dzień dobry, halo, halo Mietku, halo, halo Sławku. Witam, witam, witam. Jeszcze kapitan Bladeusz musi się odciszyć. Jeszcze dodatkowo kapitan Zacha musi się odciszyć. Kapitan Diabeu! Siema, siema. Halo. Musi włączyć kamerkę. Kapitan Imprezowa Lama, jego się tutaj nie spodziewałem. Dobra. Halo, dawać. O, Patera. O, Patera, siema. O, jej, dzień dobry, witam, witam. Klasa. Dzień dobry. Cudownie was widzieć. Jeszcze czekamy tylko na Zachę i możemy zaczynać to cudowne przedstawienie. Oglądaliście może podsumowanie teraz? Byliście, czy tak, coś innego robiliście? Przynajmniej ja widziałem fragmenty, ale tylko fragmenty. wspaniałe wspomnienia. Cudownych uczestników. Poszło lekkie ograniczenie, jeżeli chodzi ogólnie tutaj o osoby śpiewające. Przeszły tylko te, które mają dobre mikrofony, które mają ogarnięte kamerki i całą resztę. Można jako spot pisik na Steam. Zatem... Mówisz, że tyle osób się zgłosiło zaraz niestety, po tym, jak... Dużo więcej osób się zgłosiło po ostatnim Mam Talent i wierzę, że teraz zobaczymy też inne talenty, aniżeli tylko talenty a w ogóle śpiewne. Dzisiaj kamery działają, cholipka. No dzisiaj się pięknie. Chyba się nawet naprawił. Specjalnie na dzisiaj. Specjalnie na dzisiaj się naprawił. Mam nadzieję, Mandziu, że ktoś się przebrał za harnasia, bo to jest bardzo ważne. Ej, to ja poproszę na Mam Talent taką dziką kartę, że możesz kogoś wyrzucić tylko i wyłącznie dlatego, że możesz go wyrzucić. Jak ktoś się przybiera za harnasia i Bladi będzie chciał go wybrać, to go chce wyrzucić od razu. Diabeł, nadaję ci moc. Nadaję ci moc, Diabeł. Negowania po prostu decyzji Bladiego. Bladi, tobie nadaję twój ulubiony przycisk. Nie, Bladi, ty możesz sprawdzić taski, możesz sprawdzić umiejętności zawodnika dokładnie. A Zacha może na przykład przyjść! Nie wiem, pewnie znowu. O, to jest jego super umiejętność. Ale chyba robimy jeszcze to, żeby... Jeszcze jest ten konkurs na najśmieszniejszy. Super umiejętność, nie opierdolamy. O, przyszedł! I o, proszę, jak wycięty ładnie! Udało mu się ogarnąć! Baseniara. Wiecznie. Witam. Challenge, czekajcie, jeszcze muszę to ogarnąć do końca. Się bez problemu ogarną, bo spodnie założył, więc łatwiej. Dzisiaj to się wszystkim udało ogarnąć, a my to zdolni jesteśmy. Wszyscy ogarnęli. Obudziłem go, spał. Zacha, czy spałeś? Widzowie mówią, że spałeś. Spanko na streamie było robione? Na nie wiem, był content kradniesz? Nie słyszę, nie mówi. Zamilkł. Chyba odebraliśmy mu mowę. Cześć. No już jestem. Cześć. Nie spałem. Co wy macie? Dobra, ty śpisz. Dobra, słuchajcie, wydaje mi się, że możemy rozpocząć nasze cudowne show. Chyba wszyscy jesteśmy gotowi, prawda? Wszyscy jesteśmy gotowi? I guess. Tak, jesteśmy gotowi. A jest ten konkurs na najśmieszniejszy ten? Czy tego nie ma? Nie, no to jest nagroda publiczności. Nagroda publiczności będzie. A, bo coś tam było, że za najśmieszniejszy talent też miało być coś chyba. No właśnie, to się zmieniło na nagrodę publiczności ostatecznie. Jest nagroda główna i nagroda publiczności. Tak to właśnie wygląda. No to zobaczymy, kto... Dobra, imprezowa Lamo, poprosimy pierwszego tutaj zawodnika. Dzień dobry, Cyki! O mój Boże, ja znam Cykiego! Witaj, Cyki! I Cyki. Dzień dobry. Witam, Mandziu i cała reszta. Cyki się nie cyka. Od razu chyba kamerką. Mam ręce obie jeszcze. Cyka co jakiś czas. Dokładnie. Dobrze, Cyki, słuchaj, przedstaw się i powiedz nam, jaki masz talent. Jest tego, jest to oglądalne, czy... Nie, Cyki, masz dwa FPS-y. Nie wiem, tak, czy wy wszyscy... No. Czy żaden z naszych widzów nie ma na przykład czegoś takiego jak internet? No, chyba wtaczkami jest wysyłany. Cyki, mamy pokaz slajdów. Mhm. Tak, Trifi. No troszeczkę taki leciutki pokaz slajdów jest. Leciuteńki. A tragicznie jest bardzo... No, tak, zdecydowanie, jest tragicznie. To jest bardzo słabo. To zmienię. Spróbuję zmniejszyć jakość, wideo. Teraz się wszystko zacięło oczywiście. Okej, teraz jest lepiej, teraz jest lepiej. No. Zawsze. No. Lepiej? Teraz jest lepiej, tak. Dobra, więc... No, tego, jestem Cyki, tak w nazwie mam, to jest moje przezwisko, w skrócie zajmuję się elektroniką, elektryką, to jest takie moje
moje małe hobby i chciałbym na początek pokazać jeden projekt, ponieważ jest on duży i potrzebuję matę, na którą ją ustawiłem. Okej, okay, dobrze. Starym będzie joga robiona. Po czym, widzowie? Właśnie masz bardzo mało FPS-ów jak coś. Wow, co to jest? Ja myślałem, że on będzie lutował na czas. O, a tu widzę, że jakiś system oparty... Czy własny komputer jakiś? On zrobił jakiś system oparty o Arduino i o taki stary telewizor. Tak, dokładnie. I tu jest jeszcze pad przede mnie zbudowany. Cyki, słuchaj, a skoro... A spróbowałeś sobie zbudować lepszy internet? Przyznam, że nie interesuję się programowaniem. I program jest zapożyczony, ale całą resztę, jak widać, sam zrobiłem. Bardzo ładne. To zatem zrobiłeś... Prosimy o pełną demonstrację w takim razie. Nie zajmuję. Ewentualnie mogę pokombinować z innym internetem. Spróbuj przełączyć na internet. Ewentualnie Dobra. Nie będziesz mógł zrobić tego, czy masz jakiś, nie wiem, filmik na YouTubie, który moglibyśmy obejrzeć, żebyś to zobaczyć, jak to działa, czy nie masz nic. On gra nie, teraz. Spokojnie. Pokażę swojego. Jeszcze dźwięki są normalnie. Sprawdzam. To jest głośniczy przecież. No jest głośniczy. Możemy zrobić tak, że teraz wejdzie inna osoba, a ja będę... Cyki, czy prosisz o tutaj timeout dla ogarnięcia internetu? Timeout tak. Został zagwarantowany, Cyki. Wrócisz później, jak twój internet zostanie ogarnięty. Chowaj to, masz ciekawy talent. Wciskaj czerwony przycisk przeniesienia ciebie na inny kanał i w międzyczasie wciskaj przycisk i ogarniaj nowy internet. O kurde, nie wcisnął przycisku, a go poleciało. Nie wcisnął, no. To nie detonowało. No, nie dało się tego ogarnąć. A co jeżeli wcisnął ten przycisk i go przeniosło, tylko że były takie lagi, jeżeli było widać. Ja szczerze liczyłem na to, że będzie na przykład lutował na czas, albo coś z tych rzeczy, wiesz. Ja również mam nadzieję, że Cyki oprócz tego pokaże jakiś talent też na żywo, nie tylko projekt, który przygotował wcześniej. Jestem po prostu umiem zlutować 10 LEDów w 3 minuty. Najszybszy naciskacz przycisków. Albo się zdziwicie, bo zaraz zrobi internet nowy i pokaże nowy. Zrobi 6G normalnie. W 15 minut. Cyki do nas wróci po przerwie, a teraz poprosimy kolejnego uczestnika. Dzień dobry, Szyszeja, witamy. Hej, powitam. Hej. Okej, okay, jestem zaskoczony, nie spodziewałem się takiej kamery. O, ale... No. To jest kustomowo zrobione. Bo jak widziałam, jak giby działało dobrze na tym, mam talent wstępnym, ale jak były przekładane osoby, to nagle się ścinało. No nie, wszystko działa pięknie, to przestań się proszę, ładne, tak. Chcemy usłyszeć coś na twój temat. Okej, okay, dobrze. To hej wszystkim, jestem Szyszejak, program i jestem, nie spamować. Jak widzicie, polską VTuberką. Jak widzę, jak czat zasuwa z tym ja. Na czacie trwa walka, nie przejmuj się, czat najlepiej wyłącz sobie, żeby ciebie nie rozpraszał, bo to liczy się nasza opinia, nie opinia czatu. Tak właśnie, patrz żyli w oczy, najważniejsze, nie? Dobrze, zatem dzisiaj chciałam przedstawić wam moje dwa talenty. To znaczy znikanie oraz bitnięcie się w powietrze. Powiedzmy, slash latanie. Tak to ujmiemy. Okej. Okay. Więc. Wow! Jak coś to oczy, oczywiście mam lewitujące dlatego, żeby widzieć, bo... A, tak, no dobra, to byś nie tak zasadę, tak dokładnie. Faktycznie. Oraz i tnięcie się w powietrze, to się może trochę oddalę. Dobra. Wziął! No, nie. Dwa naprawdę bardzo użyteczne talenty. Dokładnie. Kto by nie chciał umieć wyskoczyć w powietrze, się i tnąć. Ty, słuchaj, a możesz nagle się przenieść do Barcelony? Sekundka, to muszę. A to muszę co, znaleźć Barcelonę. Dokładnie. Nie, przygotowanie widzę tutaj, do mam talent. Widzę, że tutaj Barcelona nie została przygotowana. No, teleportacja nie jest moim talentem, przykro mi. Liczyłem na coś więcej, na teleportację jakąś. No, jedną umiejętność masz taką jak przeciętny stary na Twitchacie, więc w sumie nic nowacyjnego, bądźmy szczerzy. Co drugi widz. Stracił starego przez zniknięcie z mlekiem. To prawda. No, powiem ci, że... Ale wróciła, co prawda bez mleka. Nie jest. No, a jeżeli jest chodzi o latanie, to też większość widzów raczej fikało kozły ze swoim wujkiem, również latało w powietrze, również byli oddalani wtedy. Ja z diabełkiem również regularnie kozły takie fikamy. A przy farelce, no. W samych gaciach albo bez. To zależy, jak się ułoży akurat. Gaciach, oczywiście gaci bas chodzi tutaj o to. Mhm.
No ja powiem tak. Szysi. O! O! Ej, to jest jakiś Disneyland chyba. Tak z daleka wygląda, nie? Dobra, Barcelona. Potrzebna byłaby nam nawcia, żeby określić, czy to jest naprawdę Barcelona. Jest Barcelona, bo jako, że ten murek tak... Kojarzysz, byłeś tam. Jest taki charakterystyczny murek i to jakiś robił jakiś znany artysta. Ale nie mogę sobie przypomnieć, jak się nazywał. No. Krzysi, ja powiem tak. Ja dziękuję tobie ślicznie za zaprezentowanie nam cudów technologii XXI wieku. Mhm. Mam nadzieję, że cyki w międzyczasie ogarną internet. Jestem... Ja może jako zatwardziały namowiec nie będę się wypowiadał. To w takim razie Mandzio się powinien najbardziej wypowiedzieć. No właśnie, Mandzio, jesteś ekspertem. Mandzio, ekspert? Nie jestem zachwycony, tak powiem. Aha. Vtubersko można naprawdę odwalić niesamowite rzeczy. Widziałem ludzi, co robią animacje od zera. Z budżetem trochę gorzej jest. No właśnie, ale zerowy budżet oznacza duże chęci. Jedyne, co mogę powiedzieć, to, że cieszę się, że aż tyle zrobiłam samodzielnie, więc... Trudne ogarnąć to? Tak, bo to wygląda na pierwszy... Powiem tak, pozornie to wygląda na giga proste do ogarnięcia. Pozornie wydaje, tak, nie? Ale trzeba umieć po pierwsze rysować, podzielić to dobrze. Czyli rozumiem, że awatar jest zaprojektowany całkowicie przez ciebie, zrobiony od zera. Nie bazuje na gotowych tego, tak? Jest całkowicie przeze mnie. O kurde, czyli to już model zrobiłaś swój własny, nie? To taki... Ale jest to Ajaja Talent, cholera jasna, no! No ale właśnie, to nie jest Ajaja Talent, to jest Mam Talent. Mam Talent. Ja uważam, że tutaj mam duże umiejętności i zaparcie, ale niekoniecznie talent, jestem na nie. Ja rozumiem. Niestety też na nie. Bladi, ja widzę po Bladim, że Bladi się uśmiecha szeroko. No, uśmiecham się. Zrobił, bo zobaczcie, nie. Chyba, niestety, w tym przypadku niestety też jestem na nie. No. Ja jestem bardzo na tak, bardzo doceniam takie piękne używanie. Zacha jest oportunistą, jak trzy osoby są na nie, to on może być na tak i wyjść na tego dobrego. No to tak, musiał wyjść razem, na tego dobrego. Następnym razem jako host wiesz, żeby na koniec siebie wrzucać. Nie, ja ale się zarumieniła przez sekundę, co no się właśnie, wydaje. Mały jest tak, bluszyk właśnie. Tak, mam emocje. Jest bluszyk właśnie. Mam emocje. No. Nie, ale bardzo ja fajnie. Ja płaczę teraz i dobrze. Przepraszam. O, widzisz, się Mandziu. O, i dobrze. No. Ale nie płaczesz tak mocno. To jest takie, to ze wzruszenia. Wzruszała się, że mogła zobaczyć. I tak czy siak. Nawet jeżeli nie przychodzę dalej, to miło było wystąpić. Miło było poznać. Ale gratulacje tak. I powodzenia. Dokładnie. Jakby były jakieś pytania pro awatary czy coś takiego, to zawsze mogę odpowiedzieć. Jeżeli ktoś był zainteresowany. Jeżeli będziemy mieli... napiszę. Ja jak coś, to ja napiszę po streamie ze wszystkimi swoimi pytaniami. Dziękujemy za dzisiejszy występ i zapraszamy kolejnego uczestnika i ciebie w kolejnej edycji. Jeżeli nauczysz się coś więcej, cześć. Trzymajcie się, miłego oglądania talentu. Naucz się robić gacirola ajajowego, to może przemyślimy. O, tak, dobrze. Tak. Miałcząc jednocześnie. Nie no, płatki z mlekiem lepsze. Nie, to płatki z wodą. Słuchajcie, płatki w tym talent show zostały już zaliczone, jeżeli no chodzi właśnie. O dzisiejszy dzień. Zatem już od tej pory myślę, że tylko miłe zaskoczenia. Poprosimy kolejnego uczestnika. Ty gadasz, już koniec, szybko to poszło. No, kolejnego uczestnika! Ja się nie zgłosiło niestety. Ale dobra, Weebot odhaczony, elektryka odhaczona. A Osia, witamy, dzień dobry, cześć. Cześć. Ostra się cicho jest. Bardzo cicho jesteś. Co wy macie z internetem? No właśnie, może macie po prostu wchodzą tutaj Polska na ten kanał. Polska ma podobno jeden z najlepszych internetów, jeżeli chodzi o Europę. Ale potem mam talent, zaczynam w to wątpić. To chyba w takim razie ta Europa się z jakimś innym kontynentem na południu pomyli. Może Mandzio za każdym razem, jak ktoś tutaj wchodzi, to od razu traci, wiesz, internet, co nie? Jakiś właśnie, taki czekajcie, kanał czekajcie. A Osia, spróbuj jeszcze raz. Burze są teraz? Może burze są, właśnie, pewnie wina burza. Burzy. Ten, słuchajcie, zmieniamy nagrody generalnie. Zmieniamy nagrodę, od dzisiaj nagroda będzie dobry internet zamiast tych pieniędzy. Tak. To zapewnimy po prostu zwycięzcy dobry dostęp do internetu. Bo widzę, że wam się przyda po prostu. Zapas internetu na rok? No. No niestety, nie tym razem. No. Dobrze. Lama, poprosilibyśmy uczestnika z internetem działającym, z Dancia. Czy proszę jesteś...
O, co się dzieje? Coś jest? Dzień dobrze. Dobrze. Dzień dobry, cześć. Witamy. Cześć. O, dobrze? Jezu, działa internet! Są FPS-y! Jest płynnie, tak! Wreszcie. No i od razu lepiej. No, od razu plus na plus punkty są pierwsze. Widzę, że mam z opóźnieniem kamerkę. Ale to jest normalne. Nie, dobrze, nie, nie stresuj się. To hej, jestem z Dancia. I ogólnie moim talentem jest szydełkowanie. Co nam wyszydełkujesz? No, zaprezentujesz. Ale... Dawaj, mów. Właśnie oglądanie ludzi szydełkujących jest nudne, więc wam pokażę zupełnie coś innego. Ale zanim wam to pokażę, to mam parę ostrzeżeń, że jeżeli ktoś z oglądających coś je, to niech to odłoży. Jeżeli ktoś jest wrażliwy, to niech nie patrzy. I nie róbcie tego w domu. I teraz Przepraszam, a czy dostanę za to bana na Twitchu, czy nie? Nie będę słyszeć i się wyciszę. Czy jest szansa na bana na Twitchu za to, czy nie? Czy jest szansa, zobacz, to będzie jakiś wyszedł. Czy będzie dużo krwi? Właśnie widzę, nie wiem jakie wy macie opóźnienie, ale u mnie jest okropne. Więc teraz zdejmuję słuchawki i zacznę wam pokazywać to, co chcę pokazać. I nie będę was słyszeć, tak, więc tak ostrzegam. I się wyciszam też, żeby nie było słychać strykania. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, chyba po banie, no to wszyscy na wakacje jedziemy. Chyba będzie dużo krwi, mi się wydaje. Co to się dzieje? A będzie się łamać, pokrzep! Ło, kurwo! Wow! Elegancko, ci trik, co nie? Widziałeś to? Wow! O! Jak ściągnęła się po prostu. Jest od szydełkowania? Nie no, ty! Ja bo nie wiedziałem! Szydełkowanie to wpływa na ludzi właśnie. No. Ja też tego ostatnio zrobiła, to sobie pięć żeber kurwa złamała. Szydełkowanie na ludzi właśnie wpływa. Tak, nie, słyszałem. No, szydełkowanie bardzo rozwija. A, bo to ludzie się rozciągają po szydełkowaniu, dlatego tak dobrze ręce umiem wyginać. Ale to jest dobra, talent. Dobra, jakby, dobra, to ale jest nie było tak źle. Myślałem, że będzie więcej krwi, ale spoko, no jak poszło. Ale to nie było... Ja po prostu zawsze ostrzegam, no często ostrzegam, bo... Komuś się zdarzyło po prostu zwymiotować, mnie zobaczył. Nie wiem, ja zgodnie. Spokojnie, no też się tak zdarza. No, ale to jeszcze... to robi bez powodu akurat. To jeszcze ogólnie zapomniałam, tak jakby się wam uścisnąć w dłoń. Nieładnie. A ja też tak mam jeden trik. Ja to trafię na przykład. Ja też pokażę jeden trik. Patrz, jak ten. Co? Czekaj, pokaż to. Patrz, jak ja mam talent. O, widzicie? A to ja też tak potrafię. Oj, mogę tak na przykład podawać rękę. Dzień dobry. Ale wy jesteście, ale wy dziwni jesteście. Taki, no, jaki ty? Mogę tak dwoma rękoma, co nie? Czekaj, tylko jeszcze... nie wiem jak to ładnie ułożyć, żeby to ładnie na kamerze było widać. Chyba tak może bardziej, o. Słuchaj, Bznancia, mam do ciebie pytanie, bo mam znajomego, który ma pewien talent, który pokazuje od kiedy go znam, na każdej imprezie, na każdym spotkaniu, zawsze się zbierają ludzie wokół niego i mają takie co? Wow! Jest to Ignacy Łukowski, który potrafi ruszać łopatką jedną. Czy potrafisz również ruszać łopatką? Potrafię. Pokaż ruszanie łopatką. Potrafię, ja w tej bluzce i... Nie będzie widać, nie będzie widać? Nie dam rady. No. Nie widać. Dobra, kurde, wierzę. Ale ogólnie nie, to taka anegdotka do łopatki, że kiedyś rodzice właśnie widzieli, jak się drapałam łopatką, jak mi zakazali drapać ugryzienie po komarze i się nią drapałam. No tak. Kurwa! Tak? No tak, tak wychodziła, ja łopatka tak wychodziła. Łopatka tak się wychodziła. Czekaj, i się, tak wiesz. Ja jestem w stanie. Ja jestem w stanie jedną i drugą podrapać się po plecach? No, no bez problemu. No tak, no, spokojnie. No dobra, łatwiutko. Kurde, byczku. No. Na spokojnie podrapać się po plecach. A jeszcze jesteśmy taką... zajebiście utalentowani na to wygląda. No, wszyscy mamy talent. Nie, ale na mnie dalej zadziwia to, jak po prostu, że szydełkowanie tak rozwija, kurczę. Ty. No tak, bo szydełkowanie takie jest. Się nauczyłam akurat. Ja chyba przez tą wypadkę, bo sobie kiedyś spodnie zaszyłem, to może też to być gdzieś od tego, no. A ten, jeszcze mam takie do pokazania, że chyba wiele osób się ze mną zgodzi, że WF jest u nas beznadziejny w Polsce, więc moją ukochaną wymówką, żeby się zwolnić, to było, proszę pani, coś mi się stało w palec. O Jezu! I tak codziennie, i zawsze przychodziło. No, można tak powiedzieć, parę dni ponosiłam bandaż i wyszło. No, ale tylko, że co WF, inny palec trzeba było wymieniać. Cały miesiąc, nie? To można było wymieniać co jakiś czas palec inny, to wtedy nie było podejrzeń. A ja muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się, ale nie wiedziałem, że coś takiego mi zaimponuje, ale to, co zobaczyłem, mnie tak obrzydziło, że jestem na tak.
Jestem na tak, ja też jestem na tak. Bardzo ładnie. Maciej jest zaskoczony, bo żygnął i szybko połknął. Tak, tak. Mi się podobało. Smak dzieciństwa. A, stara technika. Smak dzieciństwa. Taka bieda była w domu, że kto musiał żygać to jeść. Na dwa razy starczyło. Dobrze. Dziękuję wam bardzo. A reszta? Czekajcie, no wszyscy się zgodzili. Jeszcze diabeł się nie powiedział. Ja jestem bardzo na tak. Jeżeli ktoś się kiedyś zżygał, jak na to patrzył, to znaczy, że jest zajebiste, okej? Okay? No to i elegancko. Dobra, przechodzisz dalej. Się czasami zżyga, jest spoko. Więc to musi być. Dziękujemy tobie, ja za pokazanie swojego talentu. W jaki sposób klasyfikujesz? Ja wam dziękuję. Hej, miłego dnia. Cześć, miłego dnia, dziękujemy ślicznie. O. No i to był talent, to kurczę. To było ciekawe, to muszę przyznać, że to było coś, czego się nie spodziewałem. To było coś, co mnie zaskoczyło. Jeszcze na osobę przebraną za Harnasia. Miejmy nadzieję, że się pojawi w tym odcinku. Bo tylko to jest w stanie przebić te płatki z wodą.